Siemano, dawno nie było kebabów na naszym kanale, także postanowiliśmy to zmienić i znaleźliśmy dosyć wyjątkowe miejsce. Jest to ta budka na końcu tego parkingu, w której dostaniemy kebab, który jest robiony na grillu opalanym węglem. Więc coś wyjątkowego, coś podobnego do fazir kebabu, którego jeszcze w sumie nie testowaliśmy, ale mamy na liście. To miejsce znajduje się na parkingu przy Eklerku na ulicy Jutrzenki. A my idziemy i sprawdzimy, czy w tej budce można smacznie zjeść. Wygląda troszkę z zewnątrz jak bafra, ale to bafra nie jest. Ocena to jest tutaj 4,6, więc no bardzo wysoko i ponad 300 opinii, więc no sprawdzimy, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Zamówione, zapłaciliśmy za dwa kebaby 58 zł. Tylko, że ja tu widzę, bo dobraliśmy sobie do donera. Zjedliśmy właśnie donera z kurczakiem 27 i 26 za szawarmę średni rozmiar. A właśnie te szawarma to są te donery właśnie takie ze szpady, takie jak Adana kebab. I to jest właśnie wieprzowy, ale dobraliśmy do tego donera. Za 5 zł jeszcze ser mozzarella. Pan polecił, że spoko, tak więc wypróbujemy. Ale pani nie wzięliśmy? Co? Nie, tylko mozzarella. Ale 5 zł za mozzarellę to sporo. Nie? Kurde. Myślałem, że za 3 zł to za 3 zł. Kurde, bardziej jalapeno by chyba tam pasowało. Dobra, no to zobaczymy. Dobra, ciszy? Jalapeno? No. Jalapeno 4 zł, więc kurczę, sporo. Bo łącznie czekaj, ile to wyszło? Wyszło 36 zł. Ale słuchaj, sam doner z tym kurczakiem 27. A ile teraz kura warzyw kosztuje? Kura warzyw 37. Czyli porównywalna cena. Jak to ale dodatki, nie? Tylko dodatki możesz ich nie brać, a one 9 zł. Świeże warzywa są, jak czytaliśmy u nich na stronie, na Facebooku, bo w sumie Facebooka mają. To zawsze właśnie świeże warzywa, nie ma kapusty ani takich wypełniaczy. Jalapeno 4 zł, mozzarella 5 to jest dużo. Ty. Sporo. Zobaczymy, ile tego dadzą. Zobaczymy, jaka wielkość. Czy warto. Wiesz, no ale nie trzeba brać. Dla mnie to jest coś takiego zawsze. Kurczak może być lekką dły czy coś takiego i na przykład takie jalapeno dobrze go pobudzi. Mhm. Chociaż oni mówią, tutaj mają własne sosy, samo robione. Czyli nie można wybrać? Powiedzieli, że miks robią, ale podejrzewam, że jakbym chciał, to by mi zrobili, wiesz, że tylko daje trzaskowy czy tam jakiś, nie? Czekaj, bo bafra to ma dużo tych punktów. To jest franczyza, to jest jeden punkt, czy tego też jest więcej? Nie, to jest jedna miejscówka tylko tutaj. Nigdzie nie znalazłem żadnego innego punktu, który się nazywa właśnie Skill Kebab, więc no to jest jedyne miejsce. No bafra to jest sieciówka. Z zewnątrz wygląda jak bafra, nie? No w sensie można usiąść. Taka buda i tak dalej. Buda jak w bafrze, ale no tutaj oceny zdecydowanie lepsze, bo tu jest 4,6, a bafra to ma, jak patrzyłem, to tak od 3,5 mniej więcej do około 4. No, znalazłem jedno, co miała 4,8 i mówię, kurde, co to za bafra? A patrzę, 6 opinii, jakaś nowa ta. Więc a już mówię, pojedziemy, zobaczymy, co tam robią innego, że takie dobre. A to po prostu 6 opinii, więc jeszcze pewnie tam sami swoi lajkują. Mhm. Robią szaszlyk na grillu wędlowym. No właśnie, bo o ten grill chcieliśmy dopytać. Tak, no. To szaszlyk szary. Ale to jest właśnie, to jest taki jak będzie w tej szarumie, czy? No, tak. A, no właśnie. Okej, czyli on będzie taki po prostu w lawaszu. Tak. Kawałeczki robimy. Długo już państwo mają tutaj otwarte? Dwa lata, okej. Okay. I to jest jedyny punkt, tak? Tak. Nie jest to na miejscu. Wszystko. Tak. Dziękuję bardzo. Mamy naszego kepsika i powiem wam, wygląda on naprawdę, no tak trochę instagramowo wręcz, nie, Wróbel? Mm. Spójrz, bardzo świeże tutaj widać te warzywa, nawet widać po nich, że one są takie, no świeżutkie, no generalnie, to widać od razu. Mamy tutaj ten nasz dodatek, jalapeno za 4 zł, mamy mozzarellę 5 zł, jestem ciekaw ile tego, ale tutaj też widzę mozzarellę. Generalnie 27 zł taka bułka, nie jest ona jakaś największa, ale za 27 to chyba jest taka normalna porcja. No ale 36 wyszło nas z dodatkami, więc to już jest sporo. Nie wiem, czy te dodatki były warte, no zobaczymy w smaku, czy się obrony. Zobaczymy. Tu jest sos właśnie jakiś czosnkowy i drugi jest czerwony, podejrzewam, że on jest ostry, bo w sumie jakiś miks dają, który mają tam swój. I mamy koperek. Lubisz koperek w kebabie? Nie często się to zdarza, ale przeszkadzać mi nie przeszkadza. Mi też nie. Dobra, to chyba tak trzeba gryznąć, bo to jest w sumie tak jak burger tak, bardziej, to, tak na grubość. Chyba ten widelec to tylko jako taki dodatek. Dobry kurczaczek. Bardzo soczysty. Rzadko się spotyka w kebabie kurczaka, który byłby tak fajnie doprawiony. Mhm. W większości kebabów, jak bierzesz kurczaka, to jest taki... On ginie w tym kebabie, on po prostu jest tam dodatek w środku, ale no jest takim dodatkiem. Natomiast tutaj tego kurczaka
dobrze doprawili, bardzo smaczny. Bułeczka bardzo fajna, chrupie i cienka jest. Ja lubię, jak jest cienka bułka. To jest coś podobnego, jak w Kurze Warzyw masz tą bułkę. Ona też jest taka cieńsza, nie jest taka gruba jak czasami. Naprawdę spoko kebab. To mamy ogórka, pomidora, paprykę tutaj świeżą. No właśnie ten nasz dodatek jalapeno o ser oraz mamy tutaj sałatę. Kura warzyw, bo kura i warzywa. No ale bardzo podobne do kury warzyw w sumie, jak się je tak naprawdę, nie? Delikatnie jest rozpuszczona ta mozzarella i ona wnosi tutaj naprawdę fajny taki smak delikatny. Naprawdę dobry kebab. Ja go właśnie tutaj patrzył pod kategorią takiego kury warzyw. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, że takim budzie, no, bo to jest buda pod eklerkiem, naprawdę można zjeść bardzo dobrego kebaba. Ty jesteś specjalistą od kurczaków, więc możesz się wypowiedzieć. Przede wszystkim fajna bułeczka. Chrupie, nie przejmuje smaku, nie jest takim zapychaczem, jak to przeważnie, jak się bierze kebaba w bułce, to jest taki chamska buła. Tutaj ona daje przyjemność jedzenia, ja bym powiedział. Nawet takiej wykwintności. No i jak, Staszku? Przez te chrupanie takie fajne. To jest jedna z lepszych bułek, jakie jadłem. To jest na serio. Czuję głównie mozzarellę. A co cię, nie? Dodatek. Ale fajny dodatek, ta mozzarella. Nie spodziewałem się tego akurat. No i niespotykany, jak na kebaba. Ogólnie spoko. Jakby był bliżej mnie, to bym z chęcią go częściej zajadał. Ile dajesz? No taka ósemeczka może być. Ja może jednak właśnie też tak myślę, ósemeczkę jednak zmienię, bo mogło być troszeczkę ostrzejsze, bo w sumie to jest ostrość z jalapeno, za którą my dopłaciliśmy 4 zł, więc taka ósemeczka, nie? Ósemeczka, no. Myślę, uczciwa ocena. Ale mozzarella naprawdę wnosi w tym kebabie i te 5 zł chyba było warte tego. Co myślisz? No przenosi smak. No jest naprawdę spoko. Nie spodziewałem się, że mozzarella tyle wniesie smaku. Naprawdę spoko. Dobra, mamy tutaj teraz drugie. To jest taki właśnie robiony na takim jakby szaszłyk, na takim szpadzie, na szpadzie właśnie. Szpada na czyli coś w stylu Adana kebab. Tylko tutaj mamy z wieprzowy. Czy to jest pokrojone? Zaraz ugryziemy, zobaczymy, ale też widzę tutaj sałata, papryka, ogórek i pomidor, tak więc taki sam skład generalnie. I to jest podawane w lawaszach. No cieniutki ten lawasz wygląda, cieniutki, spójrzcie. No dobrze wygląda, lawasz taki, nawet w dotyku taki jest chrupowaty. Dobra. Czekał na nas 10 minut, no ale jest też... Czekał 10 minut, a czuć jeszcze ciepło, no. Czuć karkówkę. Nie? Taka twardsza. Znaczy, jest struktura mięsa, nie? Bo tam kurczak się rozpływał, normalnie zęby przechodziły lajtowo. O, śnieg. To śnieg pada. No. To grać. Czyli mamy tą samą kompozycję surówek. Bardzo fajny jest ten lawasz, nie? W ogóle go, jak jesz, to bardzo podobne, jak masz czasami taką tortillę i jesz i go nie czujesz aż. Natomiast to mięso, czuć, że to jest karkóweczka. I jest tutaj dużo smaków w niej, bo przenoszone przez tłuszcz, który wróble znalazł. Generalnie jest tłuszczutka. Jest dość tłusta. Tak, jest dość tłusta. Jest praktycznie z tłuszczem. Jest dosyć tłusta, natomiast smakowo ona wypada bardzo dobrze. Ale mi karkówka lepiej smakuje. Znaczy, posmak karkówki jest spoko, też mi bardziej smakuje, jest bardziej wyrazista. Tylko ja bym wolał, jakby była taka przypieczona, że aż by chrupała. Generalnie tą karkówkę trzeba trochę ją pożuć. Tak parę razy. Bo ona jest właśnie taka, kurczę... Nie tyle gumowata, co taka... Taka struktura jest, że trzeba no jednak trochę popracować żuchwami, żeby ją przepracować, że tak powiem. Taka no. Jest. Czuję ten, też koperek, ale koperek tutaj wyraźnie czuć akurat w tym. Dobry ten kebab. Ale jak miałem pójść na przykład Efes, Efes jest lepszy. No. Efes na 8,5 oceniałem, dla mnie to jest ósemeczka taka. Ósemeczka, tak jak i ten kurczak, naprawdę kebab z dużym potencjałem. No ja się zastanawiam między 6,5 a 7 ze względu właśnie na to, że no ja nie lubię tłustych części w mięsie, a tutaj no w każdym kęsie no coś za mięso przychodzi. No wiem jak ty kurczak masz. Kurczak mi, tak jak no widzieliście, no kurczaka dałem wysoko, jakbym wziął pewnie pozycję z samym kurczakiem i tutaj to też by mi bardzo smakowało, no ale męczę się po prostu. Dobry kebab. Kurde, ten lawasz jest super. Bardzo dobry kebab i jak na takiej zbudki spod marketu, to jestem naprawdę zdziwiony, bo zwykle to są takie najtańsze kebaby, a tutaj to jest
to są generalnie już kraftowe. Jednak to mięso może przeszkadzać niektórym, bo jest faktycznie tłuste. Jest troszeczkę właśnie takich tych elementów, które no pod zębem nie zawsze są pożądane. Natomiast ogólnie jest bardzo to smaczne. Fajne są te surówki świeże. Te sosy, kurczę, nie wiem czy oni mają ostry, bo tutaj ostrości nie czuć. Może lekko daleka pikantność, ale ostrości nie czuć. Ale jest świetny lawasz. Po prostu lawasz jest tutaj fenomenalny. Powiem tak, jak w tej okolicy, bo tutaj jest to Blue City obok, jest tu ten eklek makro po drugiej stronie. Mogę się założyć, że lepszego kebaba nie znajdzie. A przynajmniej nie wydaje mi się, że tutaj gdzieś lepsze jakieś były, nie? Oj, nie zakładaj się, bo w komentarzach cię zjedzą. No. Dajcie znać w komentarzach, czy tu gdzieś w okolicy można dostać jakiś dobry, lepszy kebab, inny niż taka kula mocy, nie? Bo wydaje mi się, że to jest jedyny tutaj taki kraftowy, bo to jest kraftowy już kebab. Oni sami to robią. Może nie ma wołowiny i baraniny, ale naprawdę jest to bardzo smaczne. Ja jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony. Jest smacznie. A Wróbel, coś tam chciał powiedzieć? Jedziesz. Fajnie, jakby zrobili tak, że można sobie wybrać stopień wysmażenia, kurde, tej karkówki. Że na przykład mówisz, że chcę mocno wysmażony. No ja nie lubię tłustego, a tu w każdym kawałku mam tłusty, więc dla mnie to jest tak naprawdę nie do przyjęcia, do zjedzenia. Ja bym drugi raz takiego kebaba nie zamówił. Więc dla mnie to jest tak naprawdę nie do przyjęcia, do zjedzenia. A ja bym drugi raz takiego kebaba nie zamówił. Nie no, karkówka, no... Jest fajny smak, no tylko mi przeszkadza to, że w każdym kawałku jest tłuszcz. Ja na przykład, osobiście, mi kompletnie to nie przeszkadza. Jeżeli doszliście do tego momentu, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, czy też jecie kebaby z... Z tłuszczem, z karkówką. I oczywiście, no, tak jak Pala wspominał, gdzie tu jest konkurencja dla tego kepsona. Bo na bułeczkę z kurczakiem to z pewnością, jak będę miał po drodze, to tutaj wstąpię, bo tamto mi naprawdę smakowało. Moim zdaniem konkurencją dla tej bułki to jest tylko bułka z kury warzyw. Bo ja, a no jeszcze kebabowski. Kebabowski też ma dobrą bułkę. Tylko to trochę ma, bułkę ma dobrą, inna, ale tak. To są chyba trzy miejsca, gdzie możesz zjeść najlepszego kebaba w bułce, w sensie najlepszą bułkę dostaniesz, samą bułkę, nie? Mówię o bułce, nie ogólnie o całości jako kebab, ale tu kebab jest naprawdę pyszny, no kurde, no. W ogóle to ja jadłem tutaj pierwszy raz kebab z wieprzowiny, czyli no z tej karkówki, tak? Ty jadłeś wróbel? Nie, nie, to też mój pierwszy właśnie, raz. No i teraz, kurde, właśnie będę się obawiał drugiego razu. Widzisz, wróbel, no w końcu może się znajdzie taki, gdzie ci dobrze wysmażą. Ale trzeba jechać w drugie miejsce, tak, żeby porównać. Tak, no, ale naprawdę się... Nie spodziewałem, że te karkówki będzie aż tak smaczne, nie? Może to nie jest wołowina z tymi posmakami baranimi, natomiast naprawdę ta karkówka daje radę. I co? Ogólnie miejsce naprawdę na plus. Miejsce już jest otwarte 2 lata, tak jak rozmawialiśmy, to jest jedyny punkt, ale naprawdę jest smacznie i no świeżo, świeżo. Widać tu świeżość, wszystko jest starannie przygotowane, no i polecamy, no, polecamy, no. Tak naprawdę... Ja polecam kurczaka. Ciekawe, czy można wziąć bez koperku, bo ja wiem, że niektórzy nie lubią koperku, ale no ja lubię, więc mi nie przeszkadza. Tak więc słuchajcie, no miejsce polecamy i dajcie łapkę w górę i suba, no i na jedzeni, to do domu, ciao! Jeszcze jednej rzeczy mi brakowało w tych kebabach, żeby ten ostry tak trochę przypier tak, dzielił, nie? Tak troszeczkę, żeby podkręcił, bo jednak za delikatne.